Chwała niech będzie Panu. Mam 59 lat. Nawróciłem się w więzieniu w Wadowicach. Przyjeżdżała tam misja Nowa Nadzieja. Przyjeżdżali tam trzy razy w tygodniu. Także przyjeżdżała misja i stąd, tu z Ustronia, i przyjeżdżała misja z Oświęcimia i z Bielska Białej. Był to czas takiego Bożego działania tam w tym, ale ten czas jest zawsze. Ja nie bardzo chciałem iść na to spotkanie, ale pewien wychowawca mówi, no idzie, bo tam chłopaki chcą z tobą porozmawiać. Tak lekutko tylko troszkę powiem o tym, jakie było to moje nawrócenie. No i nie chciałem, ale poszłem. I tam na tym spotkaniu, kiedy byłem, Seweryn Biedronka, może go, niektórzy go tu pamiętają, stał, myśmy przeszkadzali, bo tam było z 40 ludzi, myśmy mu przeszkadzali, bo żeśmy w ostatnim rzędzie, żeśmy tam gadali, nie? A on stał i mówi, tacy mądrzy jesteście, a tutaj jesteście. A ja sobie pomyślałem, no za chwilę wstanę i mu... I pół roku dostanę za niego, tak, żebym sobie pomyślał w tamtym czasie, że mu po prostu przyłożę w twarz, nie, i tego, nie, że tacy mądrzy, ale on wziął gedeonitkę taką, jak tu leży, taką właśnie malutką i mówi, tu jest wszystko napisane, mówi, przeczytajcie to, macie tutaj czas. I te słowa dedykuję też do tych wszystkich, którzy tutaj są pierwszy raz i którzy się nawrócili, którzy oddali życie Bogu, żeby przyłożyli się do tego słowa, które jest naprawdę święte i Duch Boży je pod natchnieniem Ducha Świętego. Także to był taki dla mnie czas, kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, kiedy modliłem się codziennie, kiedy radowałem się, ale też trzy razy były w tygodniu te spotkania, więc ja kiedy szedłem, już jak Bóg mnie dotykał tak mocno, to mówiłem, Panie, ja Ci oddam swoje życie, ja się przyznam tam przed tymi ludźmi, żeby się, choćby się mieli śmiać, choćby nie wiem co, nie? Ale tego nie robiłem. I tak z 3 miesiące chodziłem i żałowałem, że akurat teraz, że akurat teraz i tego, aż w końcu przyszedł taki czas, przyjechała misja, przyjechało więcej osób i brat, nie pamiętam już który, mówi, wiem, mówi, czuję to, mówi, Duch mi mówi, że tutaj są osoby, które chcą oddać życie Panu. A ja chciałem, ale nie mogłem wstać, nie mogłem ręką ruszyć. Diabeł mnie trzymał, dosłownie, jakbym chwycił, bracie, twoją rękę, to nie mogłem jej podnieść. Jak chciałem ją podnieść, nie mogłem wstać. Ale powiedziałem, Jezu, pomóż mi, i żebym wstał jak rakieta. Wstałem jak rakieta i za mną też stali, bo ja nie wiedziałem, bo już z tego ostatniego miejsca tam już żebym przeszedł do przodu i słuchałem uważnie to, co mówią. Więc nawróciło się nas w ten czas 7 osób w jednym czasie, tak. I tak żeśmy też mieli taki zbór tam w tym w Wadowicach. Ja przez 1,5 roku tam siedziałem jeszcze, później wyszedłem stamtąd. I dziękuję za to Bogu, że Bóg dał mi poznać siebie. Dziękuję Bogu za to, że tu mnie uzdrowił, tu w Ustroniu. Miałem raka w tym miejscu. Doktor nie chciał mi tego ruszać. Ja moim kolegom powiedziałem, żeby mi to przecięli, bo myślałem, że to kaszak, a to się okazało, że to mówi, to takie mięso. Oczywiście jak byłem wypity, to jeszcze wcześniej, zanim zostałem tutaj uzdrowiony i zanim się w Wadowicach nawróciłem, nie? Wiedziałem, że to jest tak, bolą mnie tak strasznie czasami, że no niemiłosiernie mnie boła. Nie wiem, jak to powiedzieć. Bardzo taki ból przenikał, jak przyszły te bóle, to strasznie. No i to, i tu usługiwał bodajże w 95 roku pastor, on był policjantem z Anglii. On był z Anglii. I siostra, która tłumaczyła, mówi, że on, ten pastor powiedział, że jest ktoś, kto ma, mówi,
Coś ma tu. On nie powiedział dokładnie co i jak tego. A ja tak siedziałem oparty na tej ławce. Tu były takie ławki, jeszcze trzy rzędy ławek. Ja po prostu nie zareagowałem na to, nie? Ale na drugi dzień, to już była, to było w sobotę, a na dniach skupienia, nie? Oczywiście, bo to było ten czas i to ten pastor mówi, że Bóg mu powiedział, że osoba została uzdrowiona. A ja się nie dotkłem. Ja w ten dzień, kiedy on się modlił, to miałem takie, ja jeszcze nie wiedziałem, jak Duch Święty mówi, jak szepta do ucha, dotknij się i tego. Ale w ten czas, i nie chciałem się tutaj dotknąć, nie? W tą sobotę, ale w niedzielę, jak on mówi, że wie, że został ktoś uzdrowiony, bo Pan mu powiedział, że ja się dotkłem i mówię, to ja z taką radością. No, to były takie czasy też, kiedy dzięki Bogu wzrastałem, choć i były upadki. Był to piękny czas i to jest piękny czas, aż nie pojechałem do Anglii w 2003 roku. I tam też, jak mogę, tak staram się pomagać, staram się mówić tym, którzy tam źle się mają, tym, którzy chcą i którzy nie chcą słuchać, mówię z różnym skutkiem, tak jak tu. Dzisiaj jestem tutaj też z moimi trzema kolegami, dawnymi kolegami, obecnymi. Już te nasze pokolenie już się wykrusza, bo już ja mam 60 lat, oni też mają po tyle lat i to już taki ostatni dzwonek, żeby się uchwycić. Ale dziękuję Bogu za to, co tutaj jest i zawsze będę zachęcał, żeby tu ludzie przyjeżdżali, bo to naprawdę jest piękny czas. To nie ma jednego, to jest Boża miłość i Boża łaska, że tutaj takie rzeczy się dzieją. Ja dziękuję bardzo, pozdrawiam was wszystkich. Chwała Panu.